Martin Lewandowski, Pogali KSW 45 w Londynie, witam serdecznie. Cześć, witam was wszystkich. Więc pierwsze pytanie, od razu zaczynamy na ostrą. Klub London Shoot Fighters opublikował informację, że karty w walce Alfie Davis Krakowski zostały podmienione. O, to nie wiem w ogóle, to jakaś bzdura kompletna, w sensie podmienione, że co, że sugerują, że była jakiś wałek? No myślę, że jeżeli podmienione, czy to sugerują, przypadek, że był wałek. Nie, tak czy jest. Przypadek, wiesz, że ktoś coś jakby, nie, no nie sugeruje, wiem. Sugerują nie, oszustwo, no nie. Lądujący w kiblu puchar i zdjęcie na ich Instagramie też jakby potwierdza, że nie są niezadowoleni z werdyktu. Ja rozumiem, ja też jestem niezadowolony z werdyktu, wydaje mi się, że Alfie Davis wygrał tą walkę, ale nie ja jestem sędzią, po to zatrudniamy zawodowych gości, których zadaniem jest obserwowanie walki i uczenie się i mamy inne zadanie niż bycie mądrzejszym od sędziów, więc musiałbym zobaczyć tą walkę ponownie, co też uczynię. Na dowód tego pokażę, o, jest już płyteczka z galą, którą właśnie zamierzam jutro odpalić i będę mądrzejszy o tą wiedzę, czy wygrał, czy rzeczywiście wygrał, czy nie wygrał, natomiast no nadal jednak to nie jest kwestia z jakiejś tam spychologii, bo właśnie ten smród i tak się odbija od KSW i nikt nie będzie pamiętał o imionach czy nazwiskach tych sędziów, którzy powiedzmy źle się przesędziowali, tylko zawsze będzie jakiś smród wisiał nad KSW, ale wydaje mi się, że takie zachowanie pokazuje tylko po prostu, że Shoot Fighters chyba nie dorosło do pewnych rzeczy, bo nawet jeżeli okaże się wszystkich tutaj, Państwa biorę tutaj za świadków, że no Alfie powinien wygrać tę walkę, to i tak to nie był, nie wiem, błąd, które naprawdę się wydarzają nie tylko u nas, ale w każdych możliwych federacjach, łącznie z UFC, że też potrafią być przecież wyniki i werdykty bardzo kontrowersyjne. Ta, wydaje mi się, że do takich nie należała, ale w moim odczuciu, jeżeli pytacie mnie, dla mnie Alfie Davis też wygrał. Jeżeli chodzi o kopa Szostaka i to przerwanie w walce palce, czy na spotkaniu sędziowskim sędziowie mówią o tym, aby zamykać ręce i tych palców nie wyciągać? Oczywiście, tak, to jest, wiesz, no jest wiele tych zasad, jest, no ale to się zdarza, no to zresztą chyba na ostatniej, tam przed, czy przedostatniej gali tak samo mieliśmy tego typu przypadki, no zdarza się, no słaby debiut Akopa, no ale to nie było zamierzone, więc no po prostu no tak czasami wychodzi, myślę, że on tam sam jest jakoś niezadowolony, bo się wiesz, nie po to ktoś szykuje, żeby w przeciągu tam, czy w ogóle w taki sposób nie doszło do jakiegokolwiek werdyktu, tak? Więc... No miał dużego pecha, no bo najpierw zmieniany rywal, później ten feralny werdykt, czy będziecie chcieli doprowadzić do rewanżu w tej walce, która tak naprawdę średnio się odbyła? No tak, to właściwie doprowadzimy do ich starcia, bo tu o rewanżu to ciężko teraz mówić, bo żaden z nich ani nie wygrał, ani nie przegrał. No, no ale wiesz, no to też była decyzja naszych lekarzy, a nie samego zawodnika, bo to by było słabe, jakby zawodnik nagle tam, a bywają takie sytuacje, tak, że zawodnik sam już kręci głową czy tam ręką. No więc jakby no, niezależny team sędziowski, nie sędziowski, tylko medyczny uznał, że nie nadaje się do walki, trzeba to zaakceptować. Przyjdzie nam zobaczyć Akopa, no i pewnie z tym oto właśnie rywalem po raz właściwie pierwszy albo drugi. Jak skomentujesz postawę Damiana Janikowskiego i czy już masz w głowie jakiś pomysł, to mógłby być potencjalnym rywalem? Nie chcę teraz mówić, naprawdę to jest jeszcze za szybko, wydaje mi się, że tutaj, no tak jak Damian powiedział, doświadczenie, to, że się podpalił, on w ogóle już od kilku dni, no ja mam tą przyjemność obcowania z zawodnikami, wiesz, długi okres, widzę jak są tam, nie wiem, na miesiąc przed, na konferencjach, później na ważeniach i rzeczywiście Damian, tak jak zresztą Borys Mańkowski w starciu z Soldiczem, no był kompletnie nie sobą, mi się wydaje presja na Damianie była bardzo duża, te nadzieje wszystkich od mediów, sponsorów, fanów, rodziny były bardzo duże i to mi się wydaje mocno, wiesz, zaważyło na tym, jak ta walka się potoczyła. Michał Materla, Scott Ascam, no to już wiemy, ktoś zmierzy się o pas. Spodziewałeś się takiego wyniku w tej drabince? Spodziewałem się każdego wyniku. Po prostu to zestawienie było, znaczy w ogóle ta cała czwórka była taka, że tutaj wygrany mógł być każdy. Mm. Czy no na której gali możemy się spodziewać? To już rozumiem, że w przyszłym roku tego starcia o pas. Tak jest, już na pewno to nie będzie, nie wydarzy się w Gliwicach. Mamy Narkun oficjalnie, ciężko było panów nakłonić? No, trwało to długo, no bo tak naprawdę bardziej Mamet chciał tego rewanżu, no jednak po tylu latach, wiesz, bycia w biznesie, no nie chciał, a wiemy, że no, ta droga Mameda kariery jakby jest bliżej ku końcowi się zmierza niż tam zaczyna. Więc na pewno to jest, byłaby dla niego duża jakaś tam ujma i no chyba żaden sportowiec nie chce odchodzić ze swojej
dyscypliny z przegranym pojedynkiem czy tam. Więc jakby Mamed bardziej tutaj wyraził większą i częściej swoją chęć, powtarzał, wiesz, tego rewanżu. Tomek trochę mniej, no ale jak się śmiałem, po prostu użyliśmy siły. James Maximini, czy zobaczymy go jeszcze na KSW? No bo jednak z dużo lżejszym rywalem średnio sobie poradził, no de facto może raz trochę zagrażając. No, ta pierwsza runda, wydaje mi się, że chyba nawet tam James sobie popisał parę razy i właśnie myślałem, że w drugą stronę będzie, że jednak ta różnica kilogramów w finale przeważy na korzyść Jamesa. Mhm. Czyli czy jest szansa, że będziemy go dalej oglądali mimo tej porażki na KSW? Tak, tak. Nie ma jakichś, wiesz, podstaw. Wydaje mi się, no, że właściwie to po tej walce, gdzieś tam jak przebijałem z nimi piątki, to mówiłem, że to jest taki prawie że fight of the night. No ale było parę innych dalej pojedynków, więc James zawalczy jeszcze u nas. Wagner Prado zniszczył jednym słowem dosłownie Łukasza Parobca. Czy walka Wagner Prado Thiago Silva to ciekawe zestawienie? Bardzo. Tylko wiesz, Brazil kontra Brazil zawsze jest jakimś tam takim tematem, gdzie właśnie ci Brazylijczycy nie do końca muszą chcieć, ale tak, to jest takie wręcz naturalne zestawienie w kolejnej walce tej kategorii. Teraz dwóch panów, którzy mieli się odkuć. Jeden pan miał odebrać pas, drugi pan miał udowodnić coś. Mówię o Popku, oczywiście o Karolu Bedorfie. No jeden występ paradoksalnie trochę lepszy Popka niż Karola Bedorfa, bo jednak Popek nawiązywał walkę z Erko Junem. Co dalej z Popkiem, co dalej z Erko? No, słuchaj, Popek zapowiadał, że jak przegra, to pewnie skończy karierę. Powiedział nie chcę... mi to w szatni, jeżeli mogę, że kończy karierę. Tak? No, jeszcze pozwólcie, że jednak chciałbym się tam między tą przekąskę, jak to się mówi? Tam, wiesz, wódka za kąskę. O, tak, dokładnie. I tam gdzieś tą naszą stopę wstawić i będziemy, bo ja jestem za tym, że Popek jeszcze powinien powalczyć. Nadal jest zawodnikiem, który gromadzi duże emocje i pobudza, i tutaj było słychać, ilu fanów przyszło dla niego, więc wydaje mi się, tak ogólnie byłaby to strata. Tak, nawet jeżeli nadal gdzieś tam uchodzi z Afryka i nadal jest przez część środowiska niedoceniany czy wyśmiewany i tak dalej, nawet jeden z naszych komentatorów pozwolił sobie na jakieś tego, co słyszałem, trochę niepotrzebne uwagi, to wydaje mi się, że i tak powinien pozostać jeszcze. Nie była to taka walka, że go tam, nie wiem, przejechał, mówiąc w skrócie, ale no, wiesz, ciężko tu mi teraz brać, wiesz, definitywnie powiedzieć, jeżeli Popek tak powiedział, to szkoda, bo znaczy, że będzie ta rozmowa trudniejsza, no ale jeszcze na pewno czeka jego rozmowa z nami. Karol Bedor w takim razie, no tak naprawdę dwie rundy na plecach, czarny pas z drugą belką, no nie tego chyba się spodziewaliśmy. No na pewno, nie? No tutaj obnażył zdecydowanie Phil, pokazał jakby, no nie wiem, doświadczenie, klasę, no kapitalnie rozegrał to i nie dawał się tam sprowokować Karolowi, więc no cóż, no słuchajcie, no fajnie, no, że mamy po prostu też ten skład i zawodniczy, i mistrzowski się po prostu z takiej tendencyjnej akcji, że tam nie wiem, na tych wszystkie nasze kategorie tylko są posiadaczami pasa Polacy. Teraz pokazuje to, że no idziemy w stronę tego świata i to na pewno dla nas ze strony perspektywy federacji jest dobrze, że są ci międzynarodowi gdzieś tam z innych krajów mistrzowie, bo to pokazuje, wbrew temu, co tam panowie Shoot Fighters chcą zasugerować, że po prostu chcemy grać fair play. Mhm. Dricus du Plessis, Roberto Solnicz. No to Roberto udowodnił, że pierwsza walka faktycznie była wypadkiem z wagą. Wypadkiem przy pracy i pokazał się rewelacyjnie w tym pojedynku w każdym aspekcie, podobnie zresztą do Phila. Obaj bardzo na chłodno, bardzo mądrze to rozegrali. Co dalej? No, rozumiem, że trylogii nie zobaczymy. Nie teraz. Zobaczymy, jak pójdzie dalej historia, jak się potoczy dla Roberto, co zrobi w tym czasie du Plessis. Być może będzie takie zestawienie, jak wiesz, my lubimy trylogię i różne mecze i tak dalej. Nie, że będziemy na siłę, bo może się okazać, że nie wiem, po dwóch, trzech walkach będą na tak różnych dwóch biegunach, że w ogóle nie będzie sensu i zestawiać ponownie ze sobą. No ale tak, to była jedna z dwóch walk, które mocno przeżywałem, mogę tak powiedzieć. Możemy być pewni, że po takim dobrym występie jak dzisiaj się zrewanżował w znakomity sposób du Plessisowi, że go w KSW będziemy oglądać długo, nie ma takiego zagrożenia, że gdzieś
zechce odejść jako zawodnik, który widać, że ma potencjał. Ale o kim mówimy? O Roberto? O Roberto. Nie, nie. Akurat z Roberto mamy kontrakt dość niestandardowy, a ta niestandardowość polega na tym, że żeby nie skłamać, albo na 6, albo na 8 walk podpisany. Ale bez opcji, kary śmierci, jeżeli odejdzie gdzie indziej. Nie, no jak widzisz, kary śmierci nie stosowaliśmy przez 15 lat i ostatnie sytuacje, czy za nie, czy za wadą, pokazują, że po prostu mamy do tego stosunek dość luźny. Mm-hmm. Czy możemy spodziewać się teraz walki Mańkowski-Duplessis? Bo wcześniej byli, wiadomo, zestawieni, no ale niestety kontuzja wyeliminowała Borysa. Tak, no to jest na pewno jedna z walk, która no się, jak to się mówi, sama pisze. Natomiast no, jest Borys po ciężkim okresie, więc nie wiem, czy akurat zestawianie go od razu teraz z Duplessisem będzie miało sens. Zobaczymy go na gali grudniowej, być może zawalczy dopiero na początku 2019 roku, więc to jest jeszcze wszystko przed nami. No tak, ale to jest takie najbardziej naturalne zestawienie, które mi przynajmniej chodziłoby po głowie. Liczby. Bilety. Jaka sprzedaż? Czy był komplet sprzedanych biletów? Bo na początku było jakieś 80% przy drugiej, trzeciej walce. Jakie wyniki wy macie? No już powtarzałem to parę razy tutaj różnym z was, że właśnie ta dynamika sprzedaży na Wyspach jest kompletnie inna i taka, której nie jesteśmy w stanie jeszcze opanować. Do godziny 20:30 jeszcze bilety się sprzedawały, więc to kompletnie jest inna sytuacja niż to, co obserwujemy i wiemy, jak z nią, nie wiem, jak sobie z nią poradzić w Polsce. Więc no, przyglądałem się tam trybunom kilkakrotnie i widziałem no, prawie komplet, ale nie dostałem jeszcze finalnych wyników. Mogę powiedzieć tyle, bo to już wiem tam, nie wiem, na dwa dni przed galą, że pobiliśmy wszystkie lokalne gale. Tutaj mówię jak Bama, Cage Warriors, bo oni sprzedają coś w granicach tam 1500-2000. Więc my to Bellator w granicach 6 tysięcy, no ja myślę, że my mieliśmy grubo ponad 8 tysięcy widzów. Wembley w tym rozstawieniu, które mamy, to jest na 10 tysięcy, więc nawet, no nie wiem, może nawet jest 8, znaczy myślę, że na spokojnie było 8, a może nawet i 9 tysięcy, albo ileś, jeszcze więcej niż 9 tysięcy, no ale nie dostałem finalnego raportu, bo tak jak mówię, do prawie ostatniej walki się tam sprzedawały pojedyncze jakieś bilety, ale 20:30 dla mnie to był szok, jak napisali mi, że jeszcze ludzie wchodzą i kupują. Zmienimy nieco stronę, nowy ciekawy nabytek, Martin Ford, jak to się stało, ktoś odezwał pierwszy? O, czekaj, nie chcę was tu w błąd prowadzić. I skąd taki pomysł, żeby właśnie kontraktować taką osobę, taką postać? Podsunął to nasz kolega od niedawna pracujący dla nas w federacji, Alan Murphy. I on tak wyszedł z tym pomysłem. No jednak te nasze zakusy na gale częstsze w Wielkiej Brytanii no mamy i to już jest chyba takie dość widoczne mocno. No i na pewno Martin będzie taką postacią, która pozwoli nam zrobić dość duży taki skok marketingowy, którego tutaj potrzebujemy, żeby jednak no, było o nas głośniej. Jest coraz głośniej, niemniej jednak wydaje mi się, że Ford jest w stanie to jakby jakoś no, akcelerować. Mówi, że nie chce być freakiem. Z kim byście go zestawili? Słuchaj, nie chcę teraz mówić o tych zestawieniach, no ale no, w tej kategorii wagowej no, jest kilka nazwisk, które już funkcjonują, ale nie jest też wykluczone, że nie będziemy szukali na galę. Najwygodniej by mi było go zestawić gdzieś na pierwszą walkę w jakiejś gali, nie w Polsce, tylko właśnie za granicą. No i najciekawiej jednak w Anglii. Czy nie będzie freakiem? No na tą chwilę to jest no, naprawdę debiutant. Zaczął już coś tam robić, ale to jest facet, no, widzieliśmy jego muskulaturę, widzieliście, że on też musi przepracować dużo na tej sali. Więc no, ja myślę, to pół roku, 7 miesięcy, żeby on naprawdę mógł tam jakąś fajną waleczkę dać pięciominutową. No, tak już szczerze i bez ogródek, nie będziemy przecież go zestawiać z jakimiś kozakami, którzy już mają poważniejsze rekordy, albo wiemy, że po prostu ta walka będzie po prostu do jednej bramki. A Pudzian wchodziłby w grę? Nie na tą chwilę. Myślę, że ta porażka z Bedorfem dla niego bardzo dotkliwa i przykra, ale no jednak Pudzian. To jest facet, który już jest, no nie wiem, 7-8 lat w gazie, sam ze 140 zrobił wagę na 117. To jest facet, który nokautował Gracie'ego i wiesz, i poddawał i w ogóle, no,
czasami lepiej na pewno pamiętacie jego przeciwników niż ja, przynajmniej do teraz, dzisiaj. Więc nie, no to jest no nie ta liga. Skoro ekspansja na UK, to kiedy kolejna gala tutaj? No może wiosna, a myślę, że tak, no też nie chciałbym już tak zapewniać, ale chcielibyśmy wracać na pewno co jesień, ale to rozmowy jeszcze trwają, nawet się widziałem z generalnym dokładnie dzień przed galą tutaj tej hali i sobie taki długi termin ustawiliśmy tam co roku galę na kilka lat do przodu, co też wpływa na jakieś tam możliwości negocjacyjne. Czy jakieś inne kierunki, Niemcy, Szwecja? Tak, to są zdecydowanie kierunki, które nas bardzo interesują. Liczyliśmy, że Irlandia też, że Irlandia będzie jednym, po Anglii właściwie drugim takim krajem, w którym będziemy budowali nasz brand. No ale jak śledzicie, rynek irlandzki jest po prostu trochę chory obecnie. Goście, którzy w Irlandii, w Dublinie tworzyli MMA, uciekają do Belfastu, bo po prostu nie da się tam robić. Sytuacja, która się wydarzyła z Jamesem Maximinejem u nas, no, była dość, no teraz to mogę powiedzieć, zabawna, choć wtedy nie była zabawna. Wiesz, byliśmy jakimś takim wrzuceni w jakieś nie wiem, jak nawet to powiedzieć, no, żeby tam nie za dużo powiedzieć, to pominę ten wątek. UFC by chciało być synonimem MMA w Stanach, czy KSW będzie synonimem MMA w Europie i kiedy to nastąpi? Jakie są plany tej ekspansji? Ja myślę, że UFC jest synonimem w Stanach i zresztą mogę to potwierdzić. Byłem kilkakrotnie i tam, tak jak w Polsce ludzie chcą jeszcze nadal ćwiczyć KSW, tak w Stanach chcą ćwiczyć UFC. Nie mamy jakichś takich ambicji. Wydaje mi się, że to się nie wydarzy i nie przynajmniej w naszym przypadku na rynku europejskim idziemy w te rynki, gdzie już MMA jest znane. Nie idziemy znaczy są co prawda, przepraszam, bo to może skłamałbym. Są dwa kraje, o których myślimy, jak Ukraina i Serbia. No więc tam MMA nie jest jakoś tak bardzo popularne, choć bardzo jest to wzrostowy, fajny, potencjalny rynek. Więc po prostu w Polsce czujemy się pionierami tej dyscypliny, stąd KSW równa się MMA. Tutaj no to już wiesz, edukacja tego sportu to jest kompletnie na innym poziomie, więc na pewno tak nie mogę zapowiedzieć, że tak by się wydarzy i w ogóle nie mam takich ambicji. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie, dzięki.